Na nowo powstałych kortach tenisowych Muchowiec rozegrany został drugi turniej o Puchar Prezydenta Miasta Katowice w grach podwójnych. Poziom super, zarówno organizacyjny, jak i jeżeli chodzi o zawodników. Ja już mam przyjemność grać w drugiej edycji tego turnieju, także nie wyobrażałem sobie, żeby mnie nie było i w tym roku wszystko na piątkę. Przede wszystkim w półfinale teraz mieliśmy tak przeciwników dobrze zorganizowanych w grze i technicznie i fizycznie, byli po prostu bardzo świetni i wygraliśmy dopiero w tiebreaku końcowym 10-3, także było ciężko. No. Korty Muchowiec to nowy obiekt na tenisowej mapie Katowic. Znajdujemy się w samym centrum Katowic, w Dolinie Trzech Stawów, obok lotniska Muchowiec. Na razie, na chwilę obecną posiadamy 4 korty tenisowe. Wszystkie 4 korty są zadaszone, znajdują się one pod halą. Wszystkie korty są oświetlane, ogrzewane, dlatego też można na nich grywać w sezonie zimowym. Na chwilę obecną posiadamy, tak jak wspomniałem, 4 korty, ale już w maju otwieramy kolejnych 6 kortów. Tym razem będą to korty otwarte o nawierzchni ceglanej. Docelowo obiekt ma posiadać 14 kortów, z czego 8 kortów krytych i 6 kortów otwartych. Bardzo fajne korty, cieplutko przede wszystkim, bo na różnych kortach jest różne z tą temperaturą. To jest bardzo fajnie, schludnie, no, miła atmosfera, bardzo fajni organizatorzy, także wszystko pięknie. Brakowało takiego miejsca na pewno w Katowicach. Jest to nowoczesny obiekt. Myślę, że wszystkim się podoba. Przyjemna atmosfera, fajna obsługa. W każdych dużych miastach powinno takich obiektów być coraz więcej, nie? Bo to ludzi jest dużo i zapotrzebowanie na tenis jest bardzo duże. Ja pochodzę z Jastrzębia i my hali nie mamy. Miasto ma 100 tysięcy ludzi i niestety nie mamy gdzie w zimę grać. Musimy jeździć do Karwiny i gdzieś tam do innych miastach jeździmy, żeby zagrać. Obiekt otwarty jest całodobowo. Jesteśmy jednym z nielicznych obiektów sportowych, które tak naprawdę są otwarte całodobowo. Na kortach można grać od świtu do zmierzchu i od zmierzchu do świtu. 24 godziny na dobę. Jeżeli znajdzie się osoba chętna, która chciałaby u nas zagrać, wystarczy do nas zadzwonić lub otworzyć naszą stronę internetową muchowiec.pl i wybrać sobie odpowiednią godzinę do gry. Tak naprawdę na chwilę obecną dostępność kortów w godzinach do popołudniowych jest naprawdę duża. Problem zaczyna się w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy wszystkie 4 korty są zajęte. Dlatego najlepiej rezerwować godziny wieczorne z wyprzedzeniem. Pierwsze miejsce w drugim turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Katowice wygrał duet Waldemar Butanowicz - Zbigniew Dyrbuś. Na drugim miejscu uplasowali się Sebastian Krzeczkowski i Paweł Krupski.